Добрый вечер. Myślę, że bardzo trudny mecz. Sporo zdrowia trzeba było dzisiaj zostawić. Były momenty, że ten mecz był piłkarski, ale były momenty takie, że decydowały cechy ewolucjonalne, zaangażowanie, motoryka. Myślę, że nie wiem, z perspektywy Murawy wydawało mi się, że to dobre spotkanie, choć były momenty takie, że nie było sytuacji i na pewno wiadomo, że kibice nie tego oczekują, ale myślę, że te fragmenty pozytywne dla kibiców też były i z tego są zadowoleni. Na pewno zespół ogromnie zaangażowany, do tego determinacja i ogromna konsekwencja, jeśli chodzi o założenia taktyczne, to trzeba pochwalić chłopaków. No i pod koniec niestety świetne dwie kontry wyprowadziliśmy. Szkoda, że nie zamknęliśmy tego meczu, bo Górnik do końca był bardzo groźny. Myślę, że kluczowym momentem, ja tak uważam, oprócz bramy, które padły bardzo w krótkim odstępie, była interwencja Antka i wybicie piłki z bramki przez Łukasza Szczepaniaka na 2-1. Mogło być różnie, a takie sytuacje, wiadomo, że napędzają drużynę, która strzeli bramkę. Troszkę gdzieś tam zawsze jest mniej pewności ta, która prowadzi, i to był kluczowy moment. Chciałem to w imieniu chłopaków swoim to zwycięstwo zadedykować kibicom. Wszystkim bardzo licznie dzisiaj przyszli. Myślę, że nie zawiedli się. Od pierwszej 90 minuty bardzo pomagali. I za to im bardzo serdecznie tutaj dziękuję. O podsumowanie spotkania poproszę trenera gości Marcina Brosza. Od samego początku mecz szybki. Zarówno my, jak i Chrobry chciał strzelić bramkę i ten mecz wygrać. Na pewno kluczowe to są te dwie sytuacje. To jest rzut karny i bramka Wojciechowskiego. Później staraliśmy się zrobić wszystko, żeby szczególnie w pierwszej połowie dać sobie szansę, strzelając bramkę. Zmiany, które przeprowadziłem, wprowadziły ożywienie, wprowadziły to, że mieliśmy swoje sytuacje, wprowadziliśmy grę, natomiast też wiedzieliśmy, że nieszczelenie bramki dla nas, która nie tylko by jak gdyby zmniejszyła tą różnicę, ale i dała nam nadzieję i wiarę, że możemy tutaj osiągnąć dobry wynik, spowoduje, że końcówkę będziemy narażeni na to, że Chrobry będzie miał dużą ilość pod bramką. Zaryzykowaliśmy. Szczególnie mi szkoda chyba w drugiej połowie sytuacji Marcina Urynowicza, bo wszedł, zrobił rzut wolny, po którym uderzył głową, gdzie wydawało się, że piłka musi wpaść do siatki, przeszła z boku. To tyle, dziękuję bardzo.